Do dworu Dwikozy zaprosili na celebrację Dnia Kobiet starostowie sandomierscy Marcin Piwnik i Paweł Niedźwiedź oraz Tomasz Huk, przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego. Były kwiaty, poczęstunek i występ Wiktora Kowalskiego. Choć w ten sposób staramy się paniom podziękować za ich codzienną działalność, za ich postawy, za to, że są. Organizując w pewnym sensie Dzień Kobiet, chcemy paniom podziękować za to, że są takie wspaniałe i że są z nami, że działają, że się realizują, że możemy zawsze na nie liczyć. Myślę, że dzisiaj również zrobimy wszystko, aby panie były zadowolone. To jest też okazja dla spotkań wspólnych, dla integracji, dlatego, aby też w pewnym sensie panie się poznały. Są z innych gmin. Po dobie pandemii potrzeba nam się spotykania, bycia razem, dlatego też kolejne spotkanie. W powiatowej odsłonie święta płci pięknej uczestniczył wojewoda Zbigniew Koniu, który oprócz życzeń, jakie skierował do pań, podkreślił znaczenie, cechy i walory kobiet ziemi świętokrzyskiej. Piękne, mądre, czy bogate, nie wiem, ale na pewno bogate w swoje cechy charakteru. Także jak każde panie w świętokrzyskim, oprócz wymienionych, to są cierpliwe, czułe, troskliwe, wyrozumiałe. No i takie obdarzone instynktem dawania dobra od siebie. Także gratuluję tego, a życzę jeszcze od siebie, aby miały dużo zdrowia i cierpliwości. I to, co już wcześniej na sali powiedziałem, jedną rzecz bym tylko osłabił. Tą fenomenalną pamięć. Pamięć szczególnie do rzeczy, które faceci chcą zapomnieć, a kobiety pamiętają, ale to tylko tak z uśmiechem mówię. Bycie kobietą, która chce się zawodowo realizować, jest w obecnych czasach trudne i wymaga poświęceń, podkreśliła Grażyna Szklarska, członek zarządu powiatu sandomierskiego. Jest trudne, ale kto jak nie my? Jak nie my kobiety jesteśmy w stanie pokonać te codzienne obowiązki, i jeszcze się do tego uśmiechać i często zrobić dobrą fryzurę, dobry uśmiech, dobry placek, być dobrą żoną, dobrą matką i dobrą babcią. Oprócz tego, że pracujemy zawodowo, mamy rodziny, mamy męża, mamy dzieci, musimy tak jak każda z nas przygotować posiłek, odrobić lekcje, a ciągle gdzieś tych zajęć takich zawodowych jest bardzo dużo. Wychodzimy rano, wracamy późnym wieczorem. Przy stołach panie wspominały dawne czasy, wymieniały poglądy, nawet te zawodowe. Rozmawiamy o tym, że miło się spotkać w takim gronie, popatrzeć na siebie, jak zmieniłyśmy się w ciągu roku, bo niektóre osoby spotyka się tutaj co rok. I myślę, że bardzo sympatycznie, miło można wymienić się poglądami z innymi kobietami z innych gmin, jak pracują. Była też okazja pokazać, jak wraz z równouprawnieniem zmieniała się pozycja, rola i znaczenie kobiet w społeczeństwie. I współczesny model kobiety odbiega od tego, co było kiedyś dawniej, tak? Czyli ogromnie mnie to cieszy, że dzisiaj jesteśmy przede wszystkim, można powiedzieć, świetnie wykształcone, świetnie realizujemy się na wielu płaszczyznach. Potrafimy kreować czy tam prowadzić własne firmy, przedsiębiorstwa. Również ta praca w samorządzie. Zdaniem burmistrz Koprzywnicy eksponowane stanowiska nadal w większości zajmują mężczyźni. Aleksandra Klubińska chciałaby, aby kobiety częściej angażowały się w życie polityczne, i to na każdym szczeblu. Ciągle mam taki niedosyt, bo jest nas ciągle za mało. I tutaj namawiam wszystkie panie do tego, aby w tych najbliższych wyborach, one już niedługo do parlamentu, do samorządu, jednak kandydować. Świetnie się w tej roli realizujemy, spełniamy, mamy do tego wszelkie predyspozycje, jesteśmy świetnie wykształcone, zorganizowane. No, łagodzimy, prawda, też pewne sytuacje i potrafimy, myślę, świetnie popracować z mężczyznami. Podczas spotkania licytowano vouchery, których nie udało się spieniężyć podczas niedzielnego koncertu dedykowanego Aldonie Świątek z gminy Wilczyce. Bardzo wiele również instytucji, firm przekazało na ten koncert, na akcje charytatywne vouchery. Nie udało się je sprzedać w niedzielę, dlatego też taka propozycja, aby te panie, które brały udział w organizacji, mogły dzisiaj również takie vouchery na zabiegi odnowy biologicznej, na kosmetyczkę, na fryzjera również przestawić na licytację. Panie chętnie te vouchery kupują i w ten sposób możemy tę pulę pieniędzy dla pani Aldony Świątek zwiększyć, możemy w ten sposób jej pomóc w walce z chorobą. Spotkanie zwieńczyła wspólna biesiada. Jerzy Strzyż, STV Info.